Słuchajcie, mamy 7.30, także pomału będziemy tą część oficjalną rozpoczynać. Start mamy 7.45. Krótko, no wiadomo, to my dzisiaj 10 raz się spotykamy. Technicznie jak zawsze, wiadomo, z przodu policja, jeden samochód, muzyka, nie wyprzedzamy tych. Nasi ludzie, oni dzisiaj będą w takich żółtych. Andrzej, pokaż się, o. Andrzej Kietan, słyszy mnie? O. Kazimierz, o, to do żółto, wyglądają jak ci od kardynała Richelieu, te plamiusze. Ja też może później się przebiorę. Także oni tam będą prowadzić i w miarę, gdyby coś tam kazali stanąć czy nie stanąć, to ich się po prostu należy słuchać. Polska, żeby 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 Polska, żeby
spotykamy się w miejscu szczególnym, w miejscu, w którym w Bydgoszczy pamiętamy powstańców wielkopolskich. To są ci wspaniali żołnierze, którzy i obywatele naszego miasta i naszych okolic, którzy spowodowali, że Bydgoszcz dopiero w 1920 roku odzyskała niepodległość. Cieszę się, że dzisiaj razem z tak licznymi Państwa będę mógł jechać. To jest mój drugi rajd, który chcę w całości pokonać. Mam nadzieję, że mi się to uda, ale dziękuję tym wszystkim, którzy to wyzwanie podjęli i wierzę, że tym naszym sposobem spędzenia 11 listopada, uczczenia kilkunastu miejsc pamięci narodowej, wykażemy właśnie nasz patriotyzm, nasze oddanie dla ojczyzny i szacunek dla historii tych, którzy w historii ginęli za naszą wolność i za naszą niepodległość. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, pan wybaczy, ale my naprawdę złożymy i jedziemy dalej, bo dzisiaj jest nas znowu rekordowa ilość 400 osób i musimy naprawdę tutaj się mocno tego spiętrzać. Także ja bym, to może ja oddam panu głos i wtedy my złożymy te zlicze, dobrze? Uczciliśmy święto niepodległości w sposób czynny, jadąc te 111 i to, co nam Zbyszek dołożył ekstra. Dziękuję Państwu wszystkim za wspaniałą atmosferę, za to, że godnie uczciliśmy tych, którzy ginęli wiele lat temu i nieco mniej lat temu w imię Polski Wolnej. Dziękuję także organizatorowi, oczywiście jak co roku, panu Zbyszkowi i wielkiemu gronu przyjaciół i tych, którzy z nim współpracują, bo on samemu by tego na pewno nie znał. On by to umiał zrobić, ale nie dałby rady. Dziękuję serdecznie także już tu nieobecnym, ale wszystkim samorządowcom, którzy nas witali na trasie. Jest dzisiaj z nami także wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Lech Zagłoba-Zygmer. Wspólnie złożymy kwiaty i zapalimy ten ostatni znik. Dziękuję serdecznie. Witajcie, 10. Bydgoski Rajd Niepodległości mamy już za sobą. Co prawda jest kilka dni po rajdzie. Czas na przemyślenia i podziękowania. Przede wszystkim dziękuję Wam wszystkim uczestnikom. Byliście wspaniali. 400 rowerzystów przy takich warunkach niełatwych. Zimno, później ciemno, ale wszyscy daliście radę i za to Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję oczywiście wszystkim instytucjom, które nam pomagały. Zacznę od Urzędu Miasta Bydgoszczy, Starostwa Powiatu Bydgoskiego, Urzędu Marszałkowskiego i gmin Nowa Wieś Wielka, gminy Białe Błota, gminy Osielsko, gminy Sicienko, które również miały swój wkład w to wydarzenie. Serdecznie dziękuję przede wszystkim gminie Sicienko, która tym razem ugościła nas na swoim terenie w świetlicy Mochle. Na pewno pamiętacie tą świetlicę. Dziękuję również gminie Nowa Wieś Wielka, gdzie gościliśmy na parkingu w gimnazjum. Wiele osób i wiele różnych instytucji nam w tym rajdzie pomagało. Nie sposób wszystkich wymienić. Zrobimy to oczywiście na stronie. Wniosek z tego rajdu jest taki. Oglądam te zdjęcia i zastanawiam się, co jest w tym rajdzie, że chcecie w nim jeździć. Ale odpowiedzi na pewno jest wiele. Natomiast jedna odpowiedź, która mi się dzisiaj nasuwa, jest to, że ludzie o różnych poglądach, o różnych zapatrywaniach, można powiedzieć o różnych nawet orientacjach światopoglądowych i partyjnych również, w tym rajdzie uczestniczy, bo to jest normalne, że na 400 osób mamy
różnorakość ludzi i poglądów. Ale jest jedno najważniejsze, jest bardzo fajna atmosfera, wręcz rodzinna atmosfera, bo najważniejsza jest w tym momencie ojczyzna i wszyscy o tym wiemy. I tak myślę, że to jest największy wniosek i najlepszy wniosek z tego rajdu, że wspólnie jakoś potrafimy uczcić ten dzień w sposób bardzo godny i nie patrzymy kto co, a dlaczego ten pan ma takie poglądy, a ten ma inne, to nikogo nie obchodzi. Ważna jest ojczyzna, ważne jest to, że świętujemy, a to, że każdy z nas ma inny pomysł czasami na Polskę, to jest normalne. I tak czasami musi być, ale Polska jest jedna i my o tym wszyscy wiemy i będziemy o nią dbać, będziemy ją kochać i będziemy szanować, będziemy pracować dla niej i będziemy się również w niej wspólnie bawić. Także serdecznie dziękuję, to nie była tylko zabawa, bo to była ciężka robota, 111 km dla niektórych to był naprawdę wyczyn. Dla mnie też nie było łatwo, bo może 111 km nie jest jakimś wielkim dla mnie kilometrażem, ale myśl o tym, że musiałem dbać również o wasze bezpieczeństwo, trochę też mnie tam spinała, ale to nic. Od tego jest organizator, żeby zadbał o wszystkich. Myślę, że nam się to udało. Myślę, że część z was wróci na ten rajd. No i cóż, 11 rajd na pewno się odbędzie i będzie to na pewno 111 km, będzie to 11 listopad, a wówczas mamy 99. rocznicę niepodległości, a wkrótce za 2 lata 100. Jak będzie w przyszłym roku? Myślę, że podobnie. Trasę zmienimy, dystans nie, na pewno 111 z małym hakiem i na pewno się spotkamy. Dziękuję wam jeszcze serdecznie. No ja muszę dbać o formę, bo dużo zadań przed nami. Hej, do zobaczenia.